Ale przede wszystkim chciałbym podziękować Panu, Panie Ministrze, bo to Pana dzieło, że tak powiem, Pana dobra praca, Pana zaangażowanie, Pana pomysł, Pana stworzenie tych odpowiednich mechanizmów finansowych, które pozwalają na zakupowanie coraz to większej ilości pojazdów ratowniczo-gaśniczych, nie tylko do jednostek ochotniczych straży pożarnych, ale też do Państwowej Straży Pożarnej. Służyło się na to wiele, wiele okoliczności, ale przede wszystkim ciężka praca rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Za to przedstawicielowi tutaj, który jest obecny wśród nas, tego rządu, panu ministrowi Zielińskiemu, chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo tak naprawdę to już jest piąty tego typu wóz. W następnym roku będziemy realizować właśnie też termomodernizację budynku wspólnie z panem komendantem wojteckim na budynku w Dąbrowie Białostockiej. Dzieje się, jeżeli chodzi o inwestycje w Straż Pożarną i dobrze, że tak jest, ale nie byłoby tego bez współpracy właśnie samorządu z rządem i za to bardzo serdecznie dziękuję. W ostatnich 4 latach OSP Krynki otrzymało nowy samochód, OSP Kuźnica otrzymało nowy samochód. To jest z tych właśnie dotacji wszystkich, które były robione, aby pozyskać nowe samochody. W tym roku, proszę Państwa, byliśmy już dzisiaj, to jest 4. nasza uroczystość. Na ten rok przekazanie samochody z ostatnich w powiecie sokólskim. Pierwsze uzyskało OSP Dryka z gminy Suchowola. Następnie OSP Szydziołowo i OSP Janów. I dzisiaj przyszedł czas na OSP Sidra. A Korycin myślę, że jeszcze poczeka się, ponieważ Korycin będzie to z innych tych, to jest troszkę nie ten system finansowania. Ale Państwa, dziękujemy serdecznie. Także Panie Ministrze i zapraszamy na następne kolejne nasze spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy. Jako strażacy dziękujemy za to, co żeście, że tak powiem, dla nas zrobili. Postaramy się odpowiednio to wykorzystać. Ja tylko jeszcze może nawiążę do tego, że mamy tutaj młodych ludzi, którzy kiedyś nas zastąpią, prawda? I myślę, że ten nowy wóz będzie taką zachętą do tego, żeby wstępować właśnie w szeregi OSP. A jako nauczyciel powiem, że we wtorek może coś tutaj przyjdzie. Jutro może niekoniecznie, bo jak święto się przedłuży, to nie wiem, czy tak. Dziękuję bardzo. Dowódca uroczystości, starszy kapitan Pawłowski, melduje zakończenie uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidrze. Chodź odpocząć, w miejscu rozjeźdź, spocznij.